Witam serdecznie, tu Ania Lipska-Buchholz. W tym filmiku opowiem o cerze mieszanej, której pielęgnacja jest często kłopotliwa, a jest to najczęściej występujący typ cer. Problem z cerą mieszaną polega na tym, że najczęściej w środkowej strefie T, czyli na czole, nosie i brodzie, skóra jest tłusta lub skłonna do przetłuszczania, a na policzkach normalna lub sucha czy wrażliwa. Bywa też tak, że skóra przetłuszcza się tylko w jednym miejscu, na przykład na czole lub nosie. Dlatego przy skórze mieszanej bardzo łatwo o przesuszenie czy podrażnienie policzków, ponieważ często skupiamy się nad tymi przetłuszczającymi partiami. I dziś właśnie podpowiem, jak pogodzić te kwestie. Jak w każdym moim filmiku, zacznę od oczyszczania. Kosmetyki, którymi oczyszczasz buzię, muszą być dobrze dobrane, ponieważ nieodpowiednie mogą znacznie zakłócić funkcjonowanie skóry. W rezultacie skóra może się jeszcze bardziej przetłuszczać, przesuszać lub podrażniać. Bardzo ważne, abyś dokładnie przyjrzała się poszczególnym partiom swojej twarzy, tak jak pokazywałam to w filmiku, jak rozpoznać swój typ cery. Jeśli Twoja skóra jest tłusta w przeważającej części, to wybierz kosmetyki do cery mieszanej, skłonnej do przetłuszczania. Jeśli przetłuszcza się tylko w jednym miejscu, a w innych się przesusza, często jest podrażniona lub się łuszczy, to wybierz kosmetyki do cery mieszanej w stronę suchą. Jeśli dobrze tolerujesz wodę, wybierz oczyszczanie dwuetapowe. Czyli najpierw oczyszczanie olejami, a następnie żelem myjącym. Do każdego rodzaju skóry polecam oliwkę hydrofilną, o której już mówiłam wielokrotnie. Jeśli nie masz przekonania do oliwki, możesz wybrać mleczko. Po oczyszczaniu oliwką lub mleczkiem umyj buzię odpowiednim żelem. Do skór mieszanych w stronę tłustą polecam żele o działaniu ściągającym z oczarem wirginijskim, tymiankiem, rumiankiem lub szałwią. Nie sięgaj po kosmetyki stricte do cery tłustej o silnym działaniu antybakteryjnym, ponieważ mogą one przesuszyć policzki. Jeśli masz cerę mieszaną w stronę suchą, wybierz łagodne żele o działaniu nawilżającym i łagodzącym, np. z aloesem, witaminą E czy z alantoiną. I jak zawsze pamiętaj o toniku. Podobnie jak w przypadku żelu, jeśli masz cerę mieszaną w stronę tłustą, wybierz tonik z podobnymi składnikami co w żelu lub hydrolat z neroli, czyli gorzkiej pomarańczy, czy zielonej herbaty, które działają ściągająco, ale jednocześnie nawilżają i rozświetlają cerę. Polecam również toniki z delikatnymi kwasami owocowymi, np. z cytrynowym, jabłkowym lub winogronowym. Jeśli Twoja skóra jest skłonna do przesuszeń, to wybierz tonik nawilżający z różą, aloesem, witaminami A, E i F, lub gliceryną, która zapobiega przesuszaniu skóry i wzmacnia jej barierę ochronną. Po oczyszczaniu czas na krem. I tu najczęściej w przypadku cery mieszanej macie problem w jego doborze. Pytacie się, czy na jedne miejsce nakładać krem dla cery suchej, a na inne dla tłustej. Mam dla Was łatwiejsze rozwiązanie. Tak jak w przypadku żelu czy toniku, zwróć uwagę, czy Twoja skóra jest skłonna do przesuszania czy przetłuszczania. Jeśli masz skórę w kierunku suchej, wybierz krem nawilżający i odżywczy, który zapewni jej komfort i zlikwiduje uczucie ściągnięcia. Świetnie w tej kwestii sprawdzają się kremy z kwasem hialuronowym, który zatrzymuje wodę w naskórku i zapobiega przesuszeniu, a przy tym nie powoduje błyszczenia pozostałych partii twarzy. Jeśli policzki są wyraźnie bardziej suche, to możesz dodać kilka kropli naturalnego oleju, np. arganowego, makadamia lub z pestek winogron do kremu i nałożyć go na policzki. Na pozostałe miejsca nałóż tylko krem. Możesz również na partie suche pod krem nałożyć serum odżywcze lub nawilżające, np. z kwasem hialuronowym, witaminą A, E lub F lub olejami roślinnymi. Odnośnie skóry skłonnej do przetłuszczania, to bardzo często wybieracie kremy do cery tłustej, najczęściej matujące, a to wcale nie rozwiązuje problemu. Najlepszym wyjściem będzie lekki krem lub emulsja, jednocześnie nawilżająca i regulująca pracę gruczołów łojowych, ale nie matująca. Nie jestem zwolenniczką kremów matujących, bo tak naprawdę nie rozwiązują one problemu. Matują skórę tylko na powierzchni i bardzo często niedostatecznie nawilżają. W rezultacie po pewnym czasie gruczoły łojowe zaczynają produkować jeszcze więcej łoju i skóra zaczyna się jeszcze mocniej błyszczeć. Dlatego lepszy będzie lekki krem i bibułki matujące. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest nałożenie pod krem na tłuste partie serum o działaniu ściągającym i regulującym pracę gruczołów łojowych. Na przykład z cynkiem, kwasem salicylowym lub tymiankiem. Kuracja odpowiednimi serami przynosi naprawdę świetne efekty, ale pamiętaj, żeby po skończeniu preparatu zrobić minimum miesiąc przerwy. Uzupełnieniem pielęgnacji będzie peeling.
Jeśli Twoja skóra jest w przewadze sucha, wybierz peeling enzymatyczny, jeśli tłusta, drobnoziarnisty. Nie używaj peelingu gruboziarnistego, gdyż podrażnisz delikatniejsze partie. Taki peeling jest przeznaczony dla skór wybitnie tłustych i grubych. W pielęgnacji cery mieszanej bardzo pomocne są maseczki. Pamiętaj, że działają one szybko na konkretny problem, dlatego warto użyć różnych w zależności od potrzeb skóry. I to według mnie najlepiej sprawdzają się naturalne glinki, które możesz samodzielnie komponować. Na miejsce, gdzie skóra się przetłuszcza, nakładaj glinkę zieloną, żółtą lub gasul. Możesz wzbogacić jej działanie i dodać do niej kilka kropli oleju z pestek malin, truskawek lub nasion pomidora. Na partie suche polecam glinkę różową, fioletową lub białą. Również możesz wzbogacić jej działanie, dodając olej jożoba, arganowy lub oliwę z oliwek. Jeśli nie lubisz bawić się w alchemika, to wybierz gotowe maseczki. Dla każdej cery, niezależnie czy jest bardziej sucha czy tłusta, polecam maseczki z algami, które nawilżają, ale nie obciążają gruczołów łojowych. Do wszystkich cer polecam także maseczki z kwasem hialuronowym. Możesz też na miejsce, gdzie skóra jest tłusta, nałożyć maseczkę ściągającą z cynkiem, glinką, błotem termalnym lub ogórkiem. Zaś na partie bardziej suche, maseczki odżywcze z awokado, lnem, owsem czy witaminami A, E i F. Odnośnie zabiegów w gabinecie kosmetycznym, to masz szeroki wachlarz możliwości. W zależności od potrzeb skóry w danym obszarze, kosmetyczka może tak skomponować zabieg, aby zapewnić skórze komfort. Doskonale sprawdzają się zabiegi z maskami algowymi, jonoforeza, sonoforeza czy mezoterapia bezigłowa. Z zabiegów bardziej inwazyjnych masz do wyboru mezoterapię igłową i mikroigłową. W zależności od użytych składników aktywnych można zadziałać na poszczególny problem. W przypadku skóry mieszanej bardzo ważna jest jej obserwacja, ponieważ w zależności od warunków atmosferycznych i innych czynników, chociażby takich jak stres, przesuszenie lub przetłuszczanie skóry może się nasilić. Dlatego przyjrzyj się dokładnie swojej buzi i zwróć uwagę, jak się zachowuje. Pamiętaj, że niezależnie od jej rodzaju, przez cały czas potrzebuje nawilżania. Podsumowując, wybierz odpowiednie kosmetyki do oczyszczania twarzy. Pamiętaj o toniku. Jeśli masz cerę mieszaną w stronę tłustą, wybieraj kosmetyki o działaniu ściągającym i nawilżającym. Jeśli masz cerę mieszaną w kierunku suchej, stosuj kosmetyki odżywcze i regenerujące. Zamiast dwóch różnych kremów zastosuj na poszczególne partie odpowiednie oleje lub serum. Stosuj maseczki o różnym działaniu. Na miejsca suche odżywcze, na miejsca tłuste regulujące pracę gruczołów łojowych. Na stronie sekretycery.pl znajdziesz kosmetyki do pielęgnacji skóry mieszanej. Jeśli masz jakieś pytania, śmiało pisz w komentarzach na dole. Do zobaczenia!